Natomiast do narracji, szczególnie przy dźwięku takim podstawionym, czy jak robię wideo typu screenu z ekranu, używam w sumie dwóch sposobów. Pierwszy jest tutaj nagrywanie na rejestratorze dźwięku Zoom HN4. O, też tutaj proszę zobaczyć. Jest to oczywiście również produkcja chińska, aczkolwiek widzimy tutaj Zoom Corporation Japan. Jeżeli chodzi o tego Zooma, można do niego podłączyć zewnętrzny mikrofon. Ma tutaj dwa jakieś swoje mikrofony. No, mógłbym mieć ten mikrofon jakiś tu z boku, także byłoby to nieco lepiej, ale jakość dźwięku jest przyzwoita pod jednym warunkiem, że jednak trzymamy tego Zooma, nie trzymamy go w ręce, tylko tak jak ja tutaj robię to w tej chwili na takim statywiku. O, taki mały statywik, ale można innych jakichś urządzeń do tego użyć. No i do Zooma właśnie tak jak powiedziałem, albo używam wspomnianego GVC tutaj, albo mam taki mały mikrofonik typu krawatowy, kupa kabli, ale jest to mikrofonik typu Chevalier firmy Audio Technica. Nie testuję tego drugiego, bo trochę mi szkoda czasu w tej chwili, musiałbym się troszeczkę pobawić z kablami. No, za chwilę Wam pokażę i przetestujemy dźwięk Rode Podcastera.